Siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony, gramy dalej wy. Graveyard Keeper, a tu jeszcze rośnie, dobra. Wiem, że nie zbieram tutaj tych jagód i jabłek, ale mam ważniejsze rzeczy w głowie. Mam przede wszystkim zrobione list numer 3. Ziemia dla osłów, fabryki też dla osłów. Pierwsze, osły przehandlowały wyposażenie bojowe na różowe wstążki wplątane w grzywy. Teraz nie tylko zachowują się jak kreteni, ale również tak wyglądają. Gdyby powóz zmienił się z powrotem w dynię, królewski weterynarz zgubił but. Pantofel znalazła młoda i majętna wdowa. Dzisiaj wzięli ślub i zamierzają żyć długo i szczęśliwie. Mimo to udało ci się dotrzeć do trzeciego etapu procesu uzyskiwania aprobaty K-popu. Wreszcie jesteśmy gotowi na rewolucję. Ale najpierw potrzebujemy białej i czarnej farby. Użyjemy jej, aby zmienić kolor włosów. Wszyscy pomyślą, że jesteśmy zebrami. O nie! I nikt nie zorientuje się, że mamy do czynienia z osłami. Do tego nasi szczurzy sojusznicy proszą cię o galaretkę niesamowitej siły. Dzięki niej będą duzi i silni. Staną się mistrzami sztuk walki i zyskają sympatię żółwi. No i przede wszystkim potrzebujemy sztandaru. Rewolucja bez sztandaru jest jak grabarz bez brody. Trzymajmy za to ogony. Mam tylko nadzieję, że osioł zostawi mnie w spokoju po tej swojej rewolucji. Chociaż na pewno nie pogardzę częścią dóbr skradzionych przez rewolucjonistów. Mamy następne rzeczy. Farbę. Galaretkę siły. A to jest... ta galaretka siły to jest ten... mistrz. Szczurzy z żółwi ninja. A no tak, bo oni nawet, że tam na żółwie będą przychylność. Ja pierdzielę, jakie to jest nawiązanie. No i rewolucyjną banderę też byśmy musieli zrobić. Dobra, ale dzisiaj, jak już wspominałem, będziemy musieli się zająć, znaczy musieli, no chcielibyśmy się zająć przede wszystkim naszą... I myślę, że sobie weźmiemy tak kilka dyń, bo będą nam potrzebne, żeby zrobić coś z nich. Tą notatkę to ja myślę, że sobie mogę odłożyć ją do reszty notatek. A gdzie ja tu nie mam tych reszty notatek. Chyba gdzie indziej mam. Potrzebujemy dynie. A zaraz wam wszystko wytłumaczę, dlaczego ja potrzebuję dynie. A właśnie tutaj w ogóle mogę przecież zrobić winko. Tu. W ogóle, ej, czekajcie, bo jeszcze mszę muszę zrobić. Zapomniałem całkiem o mszy. Szybko. Szybko, zdążymy. Dobra, szybko, cyk. Mógłbym też popatrzeć na te modlitwy, czy jakąś lepszą nie mogę zrobić, żeby, nie wiem, zarabiać kasę, albo więcej nawet tych, mieć wiary, nie? Bo to by było też dobre. Dobra, czadowe kazanie, dziękuję. Proszę tam wpłacić datki. Tak, proszę, zapraszam. Cyk. Dobra, jak schodzimy na dół, to weźmiemy może sobie też te, o, opowiadanka. Cyk. Tutaj. Przełóżmy to tu. To tu. I teraz tak, dynie. Czy ja mam w ogóle zbadaną dynię? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Oczywiście, że nie. To cyk. I ja bym chciał teraz jeszcze zbadać kamień przy okazji, jak mam przy sobie. Cyk. I teraz tak. Chciałbym zrobić roztwór z dyni, czyli... tu zawsze mi się myli. Tu nie, proszek tu się robi. Ale tu proszek i tak chciałbym zrobić ze złota. Cyk. A roztwory się tu robi, dobra. Nie chciałem z miodu. Ale dobra, to już zróbmy. A chciałem zrobić roztwór z... kurde, nie roztwór. Ekstrakt. Cyk. Dobra. Się przepala. A tutaj przez ten czas po prostu
rozkruszmy złoto. I jeżeli dobrze, wszystko... Jeżeli dobrze wszystko sobie spisałem, podpatrzyłem, roztwór porządku będzie jeszcze potrzebny, dobra. Jeżeli to wszystko dobrze zrobiłem, to powinniśmy uzyskać miksturę złota, a tym samym móc zrobić balsamy złota. Przebadajmy może sobie tu, nie wiem, tu o to. Jeszcze. Warto przebadać to, co... O, złoty, ale ty tego złotego proszku, to mi trochę wyszło. To mi trochę wyszło. Ty gówna bym chyba pokasował. Chociaż to jest elektryczna breja, to taka... Nie, bo te breje to wychodzą, wychodziły dlatego, że coś tam nie wyszło, nie? Ja bym je po prostu pokasował, po prostu te breje. Zniszcz. Tak, zniszcz, tak, zniszcz, tak. Dobra. No to tak długo się robi ten ekskrat. A już prawie zrobiony. Oh yes. I to mamy co? Ekstrakt zdrowia. To niech się robi już kolejny. Teraz tak, żeby zrobić golden elixir. No to tak, mamy na pewno proszek. Proszek złoty. Cyk. Mamy teraz drugą rzecz, to jest roztwór porządku. I trzecią, to jest to, co mamy w plecaku. Czyli ekstrakt zdrowia. I to powinno nam dać eliksir złota. Złoty eliksir, tak zwany. I to mi się już podoba. Schowajmy, co nie potrzebuję. W sensie takim to... A, tu jeszcze mam też breje. Cyk, cyk. Zniszcz. Zniszcz. Tu. Tu w ogóle... Czemu tu jest ekstrakt? Kto to schował tutaj ekstrakt? Pewnie ja, ale no, nieważne. Tak? I możemy robić też więcej tych konserw... I właśnie to chciałbym też zrobić jeszcze konserwant, nie? Tylko to potrzebuje... Slow ekstrakt zwolnienia. Wolności zwolnienia, nie wiem jak to nazwać. Co możemy zrobić z tego? Dobra. Cyk. Cyk. Chcecie, co ja bym to schował na razie tutaj? Złoty eliksir. Gdzie jest złoty eliksir? Tu. Zróbmy jeszcze Z2 może. Cyk, cyk i zróbmy sobie te złote do balsamowania. Wiecie, jakie to będzie piękne w ogóle? Wiecie, jakie to będzie piękne? Złoty, złoty, złoty. Zaszczyk kwasu, zaszczyk złota. O, cyk, cyk. Potrzebuję też... ale nam tutaj... Potrzebuję też więcej, widzę też tych fiolek. Kurczę, muszę też zacząć robić więcej właśnie tych fiolek. A to się będziemy tu gdzieś. Tu i szkło. Kolby. O, czyli tak naprawdę potrzebuję więcej piasku. Kurczę, słabo z tymi fiolkami tutaj stoję. Potrzebuję piasku. Co ciekawe. No dobra, trudno. Piasek się znajdzie. Ale ja bym jeszcze zrobił przez ten czas. Tu, cyk. Jest ekstrakt. Ekstrakt powolności jest.
I będę mógł teraz zrobić jeszcze coś. To tu. Balsam, który będzie nam zwalniał niż ten. O, mógł więcej tam tego zrobić. Ja bym mógł zrobić. O, jeszcze dwa. Super. I ciała będą wolniej się psuły. Co jest ważne do tych, co będziemy zakopywać, nie? Dobra, czyli co? Ja bym chyba mógł teoretycznie zrobić już też ten o zaszczyk. No dwa razy mogę zrobić, nie? Cyk. Dobra, panie kochany. Panie kochany. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że tak. Bierzemy jakiś trupa. Bierzemy tego 4x4. No tak, 3 gwiazdy. O nie, czekajcie, tylko ja muszę pierw tego przepierdzielić. Bo ten chyba miał wycięte wszystko, tak. To jest do spalenia. To będzie sobie tutaj leżał. 4x4 bierzemy. 3 musimy zostawić czerwone czachy. Teraz tak, wytniemy krew. Zjedzmy sobie. Tak. Bierzemy go teraz tutaj. Teraz tak, po kolei. Zaszczyk srebra zmieni jedną czachę z czerwoną na białą. To jest pierwszy zabieg. Ej, chodź tu. O. Tu już wcześniej kogoś paliłem i zapomniałem pozbierać rzeczy, jak widać. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Oki. Jak tam wygląda? No, trochę się to robi. Przez ten czas będę mógł spróbować zrobić sobie te lepsze już... Piasek też muszę pozbierać, nie? Konserwant. Tu nic. Nie, chociaż nie, tutaj nic. Tutaj sól zostawimy i popiół oczywiście. Czy ja mogę robić właśnie te takie posągi lepsze na grobek? Gdzie to wtedy się robi? Gdzieś tu pewnie. Tak. Tak. Rzeźba 5. poziomu wymaga... Ten jest fajna, nie? Tylko by to wymaga dwóch takich. A to znowuż wymaga wszystko wiary. Okej. Okay. Okej, okay, czyli muszę tutaj sobie wiarę też przynieść, żeby robić te lepsze części. Jak tam wygląda? O, dobra, poczekamy chwilkę. Dobra. Mamy zaszczyk srebra. To już jest... Dobrze. Robimy teraz zaszczyk złota, to będziemy mieli zamienia te dwie, co zostały, czerwone na białe zamieni. To już będziemy mieli 0,8 plus 1 dodamy, to będzie 0,9 chyba. Tak powinno być. Cyk. Idziemy do kościoła po wiarę. Kurde, jak takiego zakopię. Jak takiego zakopię teraz. Weźmy sobie całą tą wiarę. Jak takiego zakopię, jeszcze posąg mu postawię. To będzie plus... Nie wiem ile. To ja chciałem wiarę. Wiarę zostawić chciałem tutaj. Zrobić przede wszystkim... A zróbmy sobie też kilka tych. Dobra. Cyk. 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 Cyk.
Robimy teraz tak, tutaj. Zróbmy 5, nie? Bo chyba 5 będziemy mogli zrobić po prostu. A, trzeba było zrobić 6, to od razu bym zrobił 3 te posągi. Ale ze mnie głupek. Bo przecież wymaga... O kurde. Dobra, możemy zrobić jeszcze jeden ten. To nam da możliwość jeszcze zrobienia jednego tego. Tamtego. A to nam da możliwość zrobienia trzech tych posągów. O kurde. Dobra, ja sobie resztę wbiję później, tylko pójdźmy teraz jeszcze sobie do naszego stołu balsamiarskiego, żebyśmy mogli po prostu podmienić. Znaczy wrzucić kolejną. Patrz, już jest 0,8. Teraz tak, dodajemy mu jeszcze zastrzyk konserwujący. Jeszcze czekajcie, to będzie tu. Zastrzyk klejący pierw. Cyk. To będzie miał 9 czaszek. Białych. Bialutkich. Jak śnieg. Więc jest elegancko. Czuję się świeżo. Dopiero co wstałem. Zróbmy do końca to. Cyk. O właśnie, i teraz... A właśnie, bo już mam 200 punktów. Ja chciałem też sobie odblokować tą umiejętność do wydobywania złota. Tylko gdzie to było? Tu gdzieś. O, zapach złota. Cyk. Wydobycie marmuru to może też, ale to nie do końca jeszcze teraz. Ciekawe, czy teraz będą wydobywać faktycznie to złoto. Bo srebro wydobywają, tu widzę, nie? Wiem, że piasek też będę musiał się zająć tym piaskiem w końcu. Ale zobaczmy teraz, jak to tam z naszym... Konserwujący już wpadł. Nie, klejący. I teraz jeszcze konserwujący. Cyk. Kurde, to z 4 na 4 mogę zrobić ciało. A, dobra. Tu mamy te doły. Wystarczy wykopać. Cyk. Tutaj w takim razie 3 posągi. To co? To mamy chyba wszystko gotowe tak naprawdę. Marchewki muszę dorzucić tutaj, widzę. Zobaczmy, czy jak tam nasze pole, bo pole, dzikie pole. Ale wydaje mi się, żebyśmy mogli coś pozbierać z niego. O, proszę bardzo, soczewica. Cyk. 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 Teraz tak. Nasiono kapusty, kapusty. Tfu, dyni. Soczewica. Więcej muszę skrzynek też tu zrobić. To na pewno. Bo na mnie długo tutaj po prostu zabraknie miejsca. Ciebie to już tutaj, o proszę bardzo. Niech się kolejne robią te. Robale, muszę kiedyś kurde pójść, wiem, że ciągle powtarzam to samo, ale muszę faktycznie kiedyś pójść na... pozbierać. Dobra. Konopia. Teraz tak. Patrzcie, ile złotych tych nasion. Podoba mi się to.
buraki też będą pozbierane. Dobra, i teraz mogę te całe jedno pole jakby zająć na własne potrzeby, tak? To tutaj. Tu mamy jakieś nasiona? Mamy. Nasiona konopi. Nasiona buraka i same buraki też. Dużo buraków zebrałem. To. Tu jeszcze jakieś nasiona. Zboża. Nasion zboża chyba będę miał aż tyle. Chociaż może nie do końca. Nie mam tak dużo. Dobra, ale teraz tak. Nawóz. Zróbmy najlepsze, co możemy, czyli złote. Cyk. Tutaj złote. Cyk. Czy możemy coś złotego jeszcze posadzić? Nie. Niestety. Dobra. To by było na tyle. Mógłbym jeszcze... Zboże to sobie weźmiemy po prostu. I te resztę rzeczy. Dobra. Soczewica rośnie. Tak? Zasiałem? Zasiałem. Musimy zrzucić sobie tutaj wszystko. Tu. Buraki, soczewice. Wiecie, że ja już nie mam miejsca, bym musiał sobie zrobić kolejne półki teraz. To na pewno srebrne mi da, a ja bym chciał... Nie wykorzystajmy tego. Tu to, konopie, na razie też tutaj, niech sobie będą. Czy ja mogę tutaj coś? Nie. Trzeba będzie znowu pozbierać... Kurczę, muszę sobie zrobić w końcu te automatyczne tam zbieranie tych wszystkich takich pierdółek, nie? Czekajcie, co ja jeszcze tutaj mam? To jeszcze... A, nie, co ja tutaj wrzuciłem? To jest tutaj. Popiół i sól, to na pewno wrzucimy... Co ja znowu tutaj wrzuciłem? Znowu to samo. A, muszę też ule porobić. Muszę też porobić ule. Ale to w takim razie weźmy sobie 20. I nie pamiętam tylko, co jeszcze tam było potrzebne do tych uli. Czy jakieś gwoździe, czy jakieś części. Weźmy sobie może wszystko te takie podstawowe rzeczy. Zróbmy sobie jeszcze tych. Przede wszystkim muszę pochować teraz jeszcze te ciało. I zobaczyć, jak mi fajnie wyjdzie na plusik. A, i marchewki dajcie mi. Czy ja tu mam jakieś marchewki? Mam. 10 marchewek. Wiadomka. Bo potrzebujemy więcej ciał. Cyk. Dobra. Ten jest gotowy. Ciało 0,9. Muszę sobie też zrobić więcej tych nawozów lepszych. O wiele więcej. Dobra. Cyk. Dobra. Nie machaj tutaj mi mieczem, chłopie. Tylko stawię tak. Pomnik. Ale to fajnie wygląda teraz z tym pomnikiem. I to plus 8. Ty wiecie, że jeszcze jak zrobię takie dwa ciała, to ja będę miał 200 punktów. Wiecie, co to oznacza? Czy to jest do zrobienia? Przede wszystkim to oznacza. Tak więc może byśmy się zajęli właśnie tymi ciałami. Tu jest jak 4-3. Jest trochę gorsze. Tu jest 4-4.
To robimy tak. Krew. W sumie tutaj nie potrzebujemy wykorzystywać, bo jak wytniemy sobie tłuszcz, to wystarczy, że mu wlepimy teraz złoto, nie? Weźmy jeszcze mu ten grzech, wytnijmy. Te grzechy wydaje mi się, że do czegoś mogą być później potrzebne. Dobra, jak teraz mu wpierdzielimy tutaj, oczywiście zaszczyt konserwujący przede wszystkim. Niech on tam się konserwuje, a my pójdziemy zrobić może te ule. Czy ja mam pszczelarza też? Bo wosku byśmy dużo potrzebowali. To jest taki też... O, proszę bardzo. Cyk, 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 cyk. Właśnie, byśmy może sobie też zrobili tego, tą technikę pszczelarza. Tylko gdzie to było? Rolnictwo natura chyba. O, przyjaciel pszczół. I one mnie nie będą wtedy dziabać. Tu są te lepsze nawozy też jeszcze. I alkohol... O, to potrzebujemy zrobić alkohole. Zombiakowa winiarnia. No na pewno by się przydało, ale... No dobrze, no to chyba tak, nie? Tak? I... Tak. Będziemy mieli trzy ule. Już. Czy to dużo, czy to mało? To sobie zlikwidujemy. No na pewno możemy na przykład zbierać tutaj jeszcze te ule. Miodzio i woski i inne rzeczy. I tutaj jest też jeszcze jeden, nie? Ale to z tego co wiem, byśmy mogli... Dobra, zróbmy sobie teleport do domu. Zrobimy sobie zupki. Znaczy puścimy, żeby się robiły. Tyk, 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 tyk. Bo te zupki są dobre. One dają nam 60 energii aż. Potrawkę. O, byśmy mogli zrobić potrawkę warzywną. A ile to daje tej? 16. A nie, to daje 16 to. A ile daje potrawka sama? O kurde. Nie mam nawet napisane, ile to daje. Spróbujmy, zróbmy tą potrawkę, bo jestem zaciekawiony, ile taka potrawka daje nam energii. A może nic nie daje energii, dlatego nic nie jest napisane. Tu. Tu. Właśnie, co możemy zrobić z tych, niebieskich galaretek? Bo nic nie widzę, tak szczerze powiedziawszy. Tylko zielone galaretki jakby są przeznaczone do... Właśnie, czy my możemy tutaj w końcu robić jakiś alkohol mocniejszy? Olej z nasion, to tam bzdura. Chyba, że musimy dopiero dystylarnię. Beczka fermentacyjna, to nie. Chyba, nie, chyba, że tak. Destylator alkoholu. A co to jest? Stanowisko wazelnicze. Destylator alkoholu, to bym musiał zrobić. Kamienie. Kamienie, części złożone i opół. Tylko teraz tak, cyk. Tutaj sobie zmienimy. Tego nie musimy. Pierdykniemy mu srebrną. Tfu, złotą. To wtedy zrobi nam, przemieni o te dwie, co mamy. Na jeszcze te, białe. Co ja chciałem? Chciałem przede wszystkim...
Opół sobie jeszcze zrobić. Cyk. Więcej złożonych części. Cyk. Oho. Ciało. Przybiegło ciało. Jestem ciekawy, czy jeżeli ja robię reputację z osiołkiem, to czy on będzie mi teraz coraz lepsze ciała przynosił? Mam nadzieję. Tak średnio, bym powiedział. Zróbmy teleport. O, zobaczmy teraz tą patrywkę warzywną. 24. Zadajesz dodatkowe obrażenia. Niby ekstra, ale powiem szczerze, że wolę robić te zupki, które dają nam... To, nie? Które dają nam mega dużo... A to nie, to nawet nie to. O Jezus Maria, ja naprawdę muszę tutaj zrobić więcej tych. Zwykły dywan, nie. Gdzie są półki? Gdzie są półki? Tu nie. Tu nie. Z czerwonym kwiatem to też nie. Nie wiem, tutaj będą te półki? Stół kucharski, ulepszony stół, kredens. Kredens, nie? To i co? To chyba nie to. Coś mi tutaj nie pasuje. Gdzie ja mogę stworzyć te szafki? Tam narzuta, nie narzuta, to możesz sobie zmienić kolor, nie? Półka z kwiatami, tam bzdura. Można sobie dywanik zmienić, ale to... O, jest stojak, o! Dobra, tylko ja belki potrzebuję. Więcej belek. Belki. Cyk. I cyk. Musimy też pójść do Inkwizytora się spytać, co z tą Beatriz. O, dobra, jest. Aha, ja tylko tutaj... Tak. To tutaj. Dobra, tylko teraz ja chyba wykorzystałem beczka fermentacyjna, destylator alkoholu. Aha, jeszcze więcej opułu. Czy jak to tam się zwie? Tu. Tak, opuł. Tylko jeszcze potrzebuję kamieni. Kamieni. A mógłbym wykorzystać właśnie... O. Zrobimy sobie kamienie. A co? Nie będziemy... Kurczę, tutaj też może zombiaków bym dał, którzy by nam robiły te kamienie, czy coś, ten... Tak znowu się zastanawiam właśnie, czy można... Bo chyba można, z tego co kojarzę, dać, żeby oni po prostu sami robili. Stanowisko warzelnicze, nie. Destylator alkoholu, o. Destillator alkoholu. I co? Ja bym sobie skasował to coś. Bo to robi tylko te takie cedry. Cydry. A jest mi to niepotrzebne po prostu, nie? Stanowisko, a destylator alkoholu wtedy bym zrobił sobie tutaj.
Zobaczymy, jak to będzie działać też tutaj, nie? Cyk. Trunek. A, czyli to tak nie do końca. Bo byśmy mogli z tych cydrów robić alkohol. Czyli jednak potrzebny jest ten. Znaczy potrzebny jak potrzebny. Beczka fermentacyjna. Tylko byśmy mogli po prostu gdzie indziej położyć, nie? Na przykład tutaj obok. O, proszę bardzo. Cyk. Aha, tylko bym musiał sobie zacząć zbierać jagody. Inne rzeczy. Zrobiłem sobie tą zupkę warzywną, ale nie o to mi chodziło, bo ja chciałem zupę dyniową. O właśnie, tą. To sobie schowamy tutaj na razie. Cyk. Czyli teraz tak. Czyli teraz wszystkie jabłka i wszystkie porzeczki. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień pana inkwizytora. Byśmy poszli do niego spytać się, co to za jedna jest Beatrice. Co to jest za Beatrice, którą tutaj nasłał na nas? Cyk. To może od razu też zupki sobie tą dyniową puśćmy. Cyk, cyk, cyk. Voilà. Czekajcie. Mi się złota zrobiła. No nie. Złotą to ja sobie zostawię na sprzedaż. Bo po co marnować, nie? Dobra, idziemy teraz do Beatrice. Znaczy może nie do niej. No ale wiecie, o co chodzi. Ja chyba sobie po nagraniu jeszcze, żeby nie było, że ciągle robię na nagraniu takie rzeczy, to sobie zrobię też... Zbieramy teraz pożyczki, bo to będą ważne pożyczki. Zrobię sobie nawozy te lepsze. Żeby mieć już na zapas, po prostu. Czy jesteś tutaj, panie inkwizytorze? Bo ja chciałem cię spytać o Beatrice. Spójrz na ten namiot. O. Podoba mu się? Świetnie, ludzie będą zachwyceni. A ty pewnie zarobisz mnóstwo pieniędzy. Tak, mój panie. Wiesz, na początku uważałem, że jesteś jakiś podejrzany, że mogą być z tobą problemy. Miałem takie dziwne uczucie, że tu nie pasujesz. Ale wygląda na to, że tu się dobrze zadomowiłeś. Robisz to, co ci powiem. Ale zysk jest dla ciebie wszystkim. Myślę, że dla kogoś takiego jak ty znajdzie się miejsce w budowanym przez nas świecie. Świecie, jakim zbudujemy w mieście. Świecie najczystszej wiary. A, przyjdzie dzień, przyjdzie dzień. Zbiera się publiczność. Rób, co chcesz, rób, co do ciebie należy, a ja też będę robił swoje. O. Okej. Okay. O, dobra. Co do pani Beatrice. Mój panie, czy słyszałeś o pani Beatrice? Oczywiście, że tak. W ostatnich latach nie sposób o niej nie słyszeć. Inni członkowie Rady oszaleli na jej punkcie. Twierdzą, że jest naszą dumą, przyszłością Inkwizycji. Chyba jej pan nie lubi. Nie działają na mnie jej uroda i uśmiechy. Widzę prawdę. O mój panie, twoja mądrość nie przestaje mnie zadziwiać. Jaka jest więc ta prawda? To potworne, wiem, ale obawiam się, że jej wiara nie jest tak niezłomna i fanatyczna, jaka powinna być. Jak musi być. No dobrze. Chwila, co to za dziwny zapach? To długa historia. O, wyczuł zapach. Mogę udowodnić swoją lojalność. Z pewnością mogę udowodnić, że można powiedzieć mi opiekę nad wzgórzu wiedźm. Ta, być może przyjdzie dzień, który wezmę cię na nauki jako inkwizytorskiego ucznia. A w międzyczasie będę oczekiwał twoich meldunków. Aha. Czy możesz wypuścić więzioną cygankę? Nie mam zwyczaju tego robić. Uczynię jednak wyjątek. Jej znajomi narobili okropnego rabanu przy mojej kwaterze.
Aha. Cygański. Wypuścił nam Tom. Ukochany dom. O, zupka. Dyniowa. Cyk, cyk, cyk. Voila. O, dobra. Panie Ołosiołku, coś ty tam mi znowuż przyniósł za ciałko. A, dobra, czekajcie, bo tutaj się zrobiło to. Czy ja jeszcze mogę coś zrobić? Zastrzyk srebra to nie, bo to jest bez sensu. Konserwujący już mam zrobiony. Czyli de facto... A, dobra, bo chyba będę jeszcze mógł to zrobić. Tak, plus jeden. Elegancko. Cyk. Cyk. Co ty mi tu przyniosłeś? 4-2? Panie, ja to od razu do tego, na palenisko tam dam. Dobra. Mógłbym iść do cygana. Do cygana. O. A, czyli ja już nie mieszczę tych. Okej. Okej. Ty się tutaj rób. Tu się coś zrobiło. Nie wiem, co tu jeszcze możemy. Jakiś ekstrakt. Z dyni na przykład, nie? Tu włożymy te opowiadania. Cyk, cyk, cyk. Cyk. To tu. A, właśnie. Też można to zostawić tutaj. Cyk. Co ja chciałem? Przede wszystkim pozbierać tutaj. Cyk. 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 I tak więc teraz będzie się opłacać robić jabole. Jak najbardziej. Tu jeszcze. Jabole i nalewki pożyczkowe. Bo będziemy mieli teraz z nich robić alkohol. Mocniejszy, nie? O, to bym mógł zrobić miskę zupy dyniowej w ogóle. Ale to nie opłaca się. Widzę, że chyba te zupy dyniowe są najlepsze. Tak naprawdę. Dobra, cyk. 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 Panie kochany. Dziewięć wiader cydru. Trzeba było więcej tych postawić porzeczkowych krzaczków. Bo widzę, że z tych jabłoni to o wiele więcej mamy tych jabłek niż z krzaczka tych porzeczek. Znaczy wiecie, o co chodzi. Cyk. To tu. To tu. Muszę sobie więcej tutaj też skrzynek zrobić. Wszędzie w ogóle muszę więcej skrzynek zrobić. I muszę też opał mieć. Którego pewnie tu nie będę miał. A nie, będę jeszcze miał. Grafit. Węgiel. Dawać mi węgiel. Trochę podgrzejemy tutaj atmosfery. Tyk. I w takim razie o Jezu, przecież ja jeszcze muszę to przerobić na dobra, niech się robi. Cydry. Przecież muszę to przerobić na te, nie? Trunki. Dobrze. Ja myślę, że sobie pójdę jeszcze po prostu o... Aha, jeszcze nie ma nawet go.
Pójdę sobie po punkty niebieskie. I spróbuję. I chyba skończymy na tym po prostu sobie odcinek. Ja sobie tu jeszcze kupię te punkty niebieskie, jak zwykle, jak się pojawi nasz kochany astrolog. O, idzie właśnie. No, tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nara!